położony w południowej części województwa lubelskiego Biłgoraj, w swojej ponad 400-letniej historii wielokrotnie był miejscem walk, pacyfikacji i mordów. Szczególnie dotkliwym dla miasta okazał się okres II wojny światowej. Po wojnie Biłgoraj bardzo szybko się rozwijał. Miasto zostało szybko rozbudowane i w ciągu 30 lat stało się największym ośrodkiem przemysłowym w województwie zamojskim. Jednym z naocznych świadków wojennych i powojennych wydarzeń jest mieszkający od urodzenia w Biłgoraju pan Witold Dębowski. Urodziłem się w Biłgoraju w 1929 roku, w okolicach Kirkutu Żydowskiego, tam gdzie teraz jest pobudowane liceum ogólnokształcące imieniem ONZ-u. Szkołę ukończyłem siedmioklasową w 1942 roku, wiedząc o tym, że obowiązek pracy w Generalnym Gubernatorstwie, a więc w zaborze niemieckim, było 14 roku życia, a mnie brakowało niecały rok do 14 roku życia. Podjąłem pracę w Kreisgenossenschaft in Biłgoraj, spółdzielnia handlowo-rolnicza w Biłgoraju. Do moich obowiązków należało m.in. dostarczanie kwitów, pokwitowań różnych na dostawy zboża, raportów do starostwa, ile wykonano w ciągu jednego dnia dostaw tych, ile wysłano, ile zostało. W pewnym momencie, wykonując te różne polecenia, idź tam, zanieś coś tu, przynieś to, byłem tak jakoś zainteresowany tym, że kierownik, ten porucznik Lewański, mówił, nie idź tędy, tylko idź przez stację kolejową między tam z tymi stogami drzewa, podkładów kolejowych i zanieś tę kopertę, nikomu tam nic nie mów, nic nie ten, tylko zanieś tę kopertę niebieską bez adresu, koperta panu Kruszyńskiemu. I postanowiłem z ciekawości chłopięcej odkleić kopertę i czytać, co tam pisze. A tam na maszynie, na przebitce, na cienkim papierze pisało Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej. W okresie miesiąca kwietnia, maja wojska radzieckie przeszły do kontrofensywy w obrębie Kurska i przesunęły się o 150 km na zachód. Ja sobie myślę, aha, to ja już wiem, co ja noszę. No oczywiście te koperty tak miałem schowane za koszulę, przeniosłem, ale później już zwracałem uwagę, co mi każą robić, bo to wyglądało bardzo jak gdyby podejrzanie, no i trzeba było to zawsze robić ostrożnie. Do moich takich obowiązków konspiracyjnych należało między innymi dostarczanie żywności rodzinom, żonom, oficerów, którzy byli na placówkach w lesie AK. 22 lipca zamęt taki powstał w Biłgoraju. Osoby cywilne niemieckie ładowały się na samochody i wyjeżdżały. Te osoby wyjeżdżały. No i nasz komisarz niemiecki też. I rozpoczął się rabunek. Pracownicy rabowali co mogli. No i Niemcy wyjechali z Biłgoraja 22 i podpalili budynki gestapo. Podpalili, wyjechali, ludzie zaczęli gasić. No bo to jak to ksiądz tam kiedyś mieszkał, ugasili ten pożar. 23 wieczorem lipca 1944 roku strzały. Nie widzieliśmy, co jest strzały. Tych strzałów często było, bo jakaś pogoń za kimś była. To prawda, to odbicie więzienia. 3 razy więzienie biłgorajskie było za Niemców, było pacyfikowane, wypuszczone, rozbite. I nie wiadomo, co było, ale no chyba już Rosjanie idą. Rzeczywiście, w nocy Rosjanie przyszli, rano już pukali w okno. Ej, towarzysz, mówi, Germańców u was nie? Pytali się, czy Niemców nie ma, ale patrzymy przez okno, broni nie ma. Jako chlebak ma ze sobą. A wodka u ciebie jest? A wódka czy jest u ciebie? O to się pytali, pochodzili, pooglądali i już był spokój. Dużo książek czytaliśmy nielegalnych, między innymi tam Kamienie na szaniec o powstaniu warszawskim
I tam właśnie była mowa o tym, jak harcerze walczyli, jak tego, jak rozklejali różne afisze, ulotki. Ja postanowiłem też działać w nielegalnej organizacji. Założyliśmy harcerską organizację podziemną. Założyliśmy tę organizację harcerską, a zaczęliśmy działać od różnych takich napisów rozklejanych. Tylko świnie siedzą w kinie, prawda, precz z komuną. O, takie różne te rozklejaliśmy. Ale w końcu dochodziły wybory. Wybory miały być chyba 17 stycznia. W 1947 roku postanowiliśmy pozrywać wszystkie ogłoszenia wyborcze i malować na budynku Głosuj na jeden. Jedynka to była przydzielona Polskiego Stronnictwa Ludowego. No nie było innej partii, tylko było PSL, było PZPR. Było. I ruszyliśmy. Trzech stało na obstadę, ja malowałem po kolei na budynkach różnych. Taki budynek, który jest koło ratusza, niespalony był i ja tam malowałem. Naraz gwizd, ostrzeżenie. Rozglądam się dookoła, a okazuje się, że dwie kobiety prowadzą jakiegoś pijanego. A to trzech ubowców było przebranych po cywilnemu, prawda, udawał jak kobietę, spódnicę miał i ruszyli i strzelają. Stać. I ja miałem akurat pudełko takie z farbą i pędzem. Rzuciłem to, a oni strzelali już nie w górę, tylko strzelali już po ziemi. I ten lód rozpryskiwał się na wszystkie strony jasno, no, ręce do góry. No i zatrzymali nas trzech, później czwartego doprowadzili. Po wieloletniej działalności na rzecz miasta zasługi pana Witolda Dębowskiego zostały docenione i w 2008 został uznany przez Radę Miasta za osobę zasłużoną dla miasta Biłgoraja. Tę więź czuję, bo tutaj się urodziłem, tu do szkoły chodziłem, tutaj bardzo dużo chodziłem, więcej spacerowałem, chodziłem, coś załatwiałem niż w domu siedziałem. Bardzo to lubiałem, to chodzenie, poznawanie. Był też wielokrotnie odznaczany licznymi orderami i krzyżami za zasługi dla kraju.